Od kilkunastu lat realizujemy w Pruszczu Gdańskim wizję miasta kompaktowego. Miejsca, w którym dobrze się żyje, w którym można realizować swoje pasje, z którym warto się utożsamiać. Wśród wielu inwestycji, które zrobiliśmy w ostatnich latach, są takie, które naprawdę zmieniły nasze miasto. W tej kadencji pozyskaliśmy ponad 33 miliony złotych środków zewnętrznych. Dzięki temu wybudowaliśmy m.in. tę oto piękną, krytą pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 4. Po latach oczekiwania do Pruszcza Gdańskiego wróciło kino. Nasza przyszłość to młodzi. Wybudowaliśmy nowoczesny żłobek. Zapewniliśmy nowe miejsca dla maluchów. Mamy piękne obiekty oświatowe. Zapewniliśmy wszystkim przedszkolakom miejsca w przedszkolu za złotówkę. Odnawiamy zabytki. Uruchomiliśmy bezpłatną wewnętrzną linię autobusową na terenie Pruszcza. Jeszcze w tym roku wprowadzimy bezpłatną komunikację miejską dla uczniów od 7 do 20 roku życia po Pruszczu Gdańskim i do Gdańska. Niebawem zbudujemy dom aktywności seniora. Wprowadzimy stypendia dla uczniów szkół podstawowych. Zbudujemy nowe place zabaw, nowe parki, tereny rekreacyjne. Zbudujemy dwie sale gimnastyczne. Przebudujemy wiele kolejnych dróg. Włączymy ulicę Strzeleckiego w Grunwaldzką i zmodernizujemy dom młynarza.